witamy ponownie w telewizji w Polsce, w Centrum Wydarzeń. W Centrum Wydarzeń jest najbliższy piątek, wprawdzie dziś poniedziałek, wprawdzie dziś poniedziałek, początkowo ale senny, piątek ale, to bardzo ważny. Ale piątek ważny dzień, bo drodzy państwo, wtedy stanie się cud. Rzekomo. Donald Tusk rzekomo za pomocą magicznej różdżki sprawi, że 100 konkretów Platformy Obywatelskiej się spełni. A jak magiczna różdżka, to pani Leszczyna, no bo przecież oczywiście, pani Leszczyna już wielokrotnie o magicznej różdżce opowiadała, więc posłuchajmy, co z tymi 100 konkretami rządu Donalda Tuska będzie. Oczywiście, że jest aktualne. Myślę, że realizujemy krok po kroku nasze konkrety. Sporo się udało zrobić. Jeśli nie wszystko, to przede wszystkim dlatego, panie redaktorze, że po wejściu do ministerstw zobaczyliśmy jakby skalę zaległości, skalę fatalnych projektów. Czarodziejska różdżka zadziałała. Mamy odblokowane miliardy euro z Europy. To była czarodziejska różdżka Donalda Tuska, który pojechał i swoją wiarygodnością powiedział, robimy to. Minister Bodnar zrobił ścieżkę praworządności, którą zaakceptowała komisja. To była czarodziejska różdżka. To była czarodziejska różdżka. Mamy takiego gościa w studiu, ale jeszcze nie powiemy, kim jest. Powiemy za chwilę, który naprawdę prawie się udławił ze śmiechu, słuchając tego. Ale jeszcze zanim przejdziemy do naszego gościa, posłuchajmy pana Czarzastego, bo jego pogląd na temat obietnicy Platformy Obywatelskiej jest zgoła inny. On się odcina od tych 100 konkretów. Kilofem się siekierą. Posłuchajmy. I chcę powiedzieć, że będziemy mogli na konferencji w tym tygodniu, którą organizuje pan premier Krzysztof Gawkowski, powiedzieć dokładnie, co z naszych zobowiązań wobec ludzi, którzy na nas głosowali, zostało zrealizowane, co jest w realizacji, a co będzie zrealizowane. Nie bierzemy odpowiedzialności za 100 konkretów. Nie bierzemy, bo to jest program Platformy Obywatelskiej. My bierzemy odpowiedzialność za program, który my wnieśliśmy, oraz za umowę koalicyjną. Natomiast każda partia musi się rozliczać za wszystkie te rzeczy, które mówiła, proponowała przed własnym elektoratem. Naobiecywaliście, to teraz to rozliczajcie róbcie. Się, róbcie, my nie mamy z tym nic wspólnego. I ostatnia informacja, zanim przejdziemy do rozmowy, drodzy państwo, pani Magdalena Sroka podobno nie radzi sobie za dobrze, jeśli chodzi o bycie przewodniczącym Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Informuje o tym dzisiejsza Rzeczpospolita, drodzy państwo. Jarosław Kaczyński będzie musiał ponownie zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw nielegalnych podsłuchów. Wcześniej może dojść do zmiany przewodniczącej Magdaleny Sroki, która nie radzi sobie na tym stanowisku. I przechodzimy, drodzy państwo, do portalu w polityce.pl. W portalu w polityce.pl Jacek Ozdoba ujawnia: Magdalena Sroka ma zostać odsunięta od szefowania Komisji Śledczej. Znamy nazwisko ewentualnego następcy i będzie nim nie kto inny, przynajmniej tak się mówi w kuluarach, pan poseł Bosacki. No, drodzy państwo, były senator, on był szefem takiej komisji, nic nie możemy, tak się nazywała ta komisja do spraw Pegasusa w Senacie. Nikt się szczególnie tym nie przejmował, ale czy Prawo i Sprawiedliwość przejmuje się tym występem prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Komisji Śledczej? Pytamy o to pana posła Marka Suskiego. Pan Marek Suski u nas w studiu. Dzień dobry, jest z nami w studiu. Dzień dobry, witam państwa. Witam. Ciężko się panu słuchało, pani Leszczyny. Znaczy właśnie wesoło dosyć. Wesoło. Że pan żartował, ale najpierw... Donald Tusk pojechał i załatwił. Najpierw o Pegasusie jednak. Najpierw o Pegasusa. Jak pan ocenia wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją do spraw Pegasusa? Bardzo merytoryczne. Pan prezes Jarosław Kaczyński jako prawnik, były premier, jak sam podkreślał, człowiek z największym doświadczeniem podczas obrad tej komisji, no, przypominał państwu, jakie formy obowiązują w Sejmie, jakie prawo obowiązuje komisje śledcze. No, wydaje się, że państwo, którzy zasiadają w tej komisji, przynajmniej po stronie ośmiu gwiazdek, nie bardzo przeczytali ustawę, nie bardzo wiedzą, jakie mają uprawnienia.
a nawet jeżeli to przeczytali, to bez zrozumienia, bo nie potrafią wyciągnąć wniosków. To ile im czasu trzeba, żeby przeczytać tę ustawę, która nie jest jakoś szczególnie skomplikowana? Nie jest specjalnie skomplikowana, natomiast jeszcze trzeba wyciągać wnioski po przeczytaniu. Ja myślę, że oni mieli taką koncepcję po tej komisji Amber Gold, w której przewodniczącą była Małgorzata Wasserman. Pani poseł prowadziła... I pan również w niej zasiadał. Do pewnego czasu. Choć tak. Żałuję, że nie przysłuchiwałem Donalda Tuska, bym go zapytał o tą lipę, że wiedział, a dlaczego służby wtedy blokowały śledztwo, no i ten syn, który tam zarabiał u tego oszusta. No to była rzeczywiście prawdziwa afera i myśmy bardzo dużo rozszyfrowali w tej aferze, chociaż się okazało, że podczas przesłuchań w trybie niejawnym dowiadywaliśmy się o rzeczach bardzo dziwnych, jak to niektórzy świadkowie nie będą zeznawać, bo nagle zmarli. Ale szanowni państwo, my wtedy podczas prac przygotowywaliśmy się do przesłuchania świadków, jeżeli wiedzieliśmy, że ktoś no, może w trybie niejawnym zeznawać, to występowaliśmy do premiera o zgodę, o zwolnienie z tajemnicy i takie zgody uzyskiwaliśmy. Sam osobiście chodziłem do kancelarii prezesa Rady Ministrów, żeby tą zgodę, która była wydana, przywieźć na posiedzenie komisji, żeby świadkowie nie mogli właśnie powiedzieć, że no nie są zwolnieni z zachowania tajemnicy. Jak pan ocenia tajemnicy? Tę odpowiedź Tuska, no który napisał sobie że zwalnia pana prezesa. Że zwalnia w takim trybie twitterowym. Jeszcze powiem tak. Państwo, którzy zasiadają w tej komisji, gdyby tak naprawdę chcieli się wzorować na komisji Amber Gold, a pani Sroka na Małgorzacie Wasserman, no to może by zapytała, w jaki sposób należy przygotowywać się do przesłuchań. To tu tego zabrakło. Myśmy mieli tajne dokumenty, występowaliśmy o odtajnienie, występowaliśmy o zgodę właśnie na zeznania świadków. Tutaj nic takiego nie było. To kompletny brak profesjonalizmu. No i niestety skończyło się to katastrofą. No, tak jak z tą słynną naleśnikarnią. A jeśli chodzi o wiarygodność tych, którzy przesłuchiwali, no to jeżeli ktoś jest nastawiony już na nie i na dopadnięcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ma na swoim samochodzie te 8 gwiazdek. No i tak się zachowywał podczas tego, mówię tu o panu Zębaczyńskim, członku, to no, rzeczywiście wzbudziło to niesmak. A Jarosław Kaczyński, można powiedzieć, pokazał państwu, w jaki sposób nie należy prowadzić komisji. No i była to po prostu kompletna wpadka. A co do tego, jak mówi się o zmianie przewodniczącej na przewodniczącego, to ja sobie przypominam, kiedy ta komisja była powoływana i mówiło się o tym, kto może stanąć na czele, to tam była walka pomiędzy panią Sroką a ewentualnym kandydatem, panem senatorem. On zresztą prowadził taką komisję w Senacie, nawet przysłał mi zaproszenie na posiedzenie tej komisji, ale nie mieli żadnych uprawnień, więc nie udałem się do Senatu. Ale tutaj prezes na tę komisję sejmową, no ona ma oczywiście zupełnie inne uprawnienia, tak, dużo szersze, jest to komisja śledcza sensu stricte. Pan prezes przyszedł, pan prezes grzecznie poprosił o zgodę, którą powinien wydać prezes Rady Ministrów. Już pan o tym wspominał, jak się o nią występuje i tak dalej. Ale a pan zgoda Tusk zapadła na Twitterze. Pan Tusk odpowiada na Twitterze. Czyli ja rozumiem, że można mieć humorystyczne podejście do życia bliskich, nie wiem, jak się nawet jest, do roboty. Jak się jest w opozycji, czasem żarty przystoją. Jak się jest posłem, może żarty mniej przystoją, ale są ciekawe. Natomiast no jak się jest premierem. Przepraszam, panie pośle, zobaczmy tę twitterową zgodę, którą sobie napisał pan. Podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać. No to więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę przed każdą komisją i w każdej sprawie zezwalam. To jest ja czegoś takiego, przepraszam, ale nie widziałem, a trochę tych komisji śledczych w życiu. A jest w tym też troszeczkę, szczerze mówiąc, ja to tak odczytuję, odrobinę wydaje pogardy się dla pana prezesa Kaczyńskiego. Nie, to jest pogarda dla swojego pomysłu, że ta komisja miała być kluczową komisją, która miała dopaść Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli nawet sam pan premier Donald Tusk kpi sobie z tej komisji, czyli tak naprawdę no już widać, że to teatrzyk dla grzecznych dzieci albo niegrzecznych obywateli,
No, ja już mówiłem, jaka jest procedura. Komisja występuje do premiera. Premier wydaje taką zgodę, jest ona opieczętowana, ma klauzulę. No, jest to po prostu dokument państwowy. Jeżeli ktoś jest premierem i no, nie może pewnie wydać takiej zgody, bo komisja nie wystąpiła, więc on sobie kpi z komisji i nieumiejętności tej komisji. No, a premier nie powinien się w ten sposób zachowywać, ale mnie to nie dziwi. Donald Tusk jest po prostu niepoważny i no, ale może to jest jakby kontynuacja braku powagi, braku powagi dla obywateli, braku powagi dla państwa polskiego, dla komisji, która miała tutaj dokonać jakiegoś przełomu. Chyba rzeczywiście przełom następuje, tylko w drugą stronę. W drugą stronę kompromisu. No, ale zapytajmy o te 100 konkretów bo zostało 5 dni do realizacji. Ile pani Leszczyna powiedziała, że zostało? 6, 12. Czy zamordowanie mało. Mediów publicznych się udało zrobić? Przejąć ręcznie prokuraturę, nie do końca, ale górę prokuratury, zatrzymać i bezprawnie umieścić w zakładzie karnym 2 posłów na Sejm. No to takie 3 konkrety rzeczywiście widzę. No, a tam jeszcze kompromitacja przed komisją. No, ale przepraszam, to zostawia 97 konkretów, a dni jest jeszcze 5. Może nasz gość, pan poseł Suski, wierzy, że ta różdżka zadziała. No, ta różdżka to chyba jak to w Platformie gdzieś zginęła, bo tam takie zwyczaje różne panują. Natomiast ja bym powiedział, że to jest 100 katastrof rządu Donalda Tuska. Już tutaj państwo wymienili kilka tych katastrof. No, sposób przejmowania mediów publicznych. Nie wiem, być może już jakoś w weekend dokonane zostały zmiany w KRS-ie, ale nadal władzami telewizji i Radia Polskiego są poprzedni prezesi. A chociażby w Polskim Radiu, gdzie jestem w Radzie Programowej, pan Majcher dokonuje zwolnień, likwidacji, finansowych decyzji, a nie jest władzą wpisaną w KRS-ie, czyli tutaj jest w pełni działalność. Może popełnić przestępstwo. No, w moim odczuciu jest to popełnianie jednak rzeczy, których nie ma prawa popełniać. No, na ostatnią radę programową próbował przyjść, no jak zapytałem, a pan to jest w jakim charakterze, bo pan no tak. Nie jest żadną władzą, nie jest pan ani zaproszony, ani panu głosu nie udzieliłem, więc proszę nie zakłócać posiedzenia. Zakończyłem na tym radę programową, no bo niby z jakiej racji jakaś osoba z ulicy, Majcher, no może Meki Majcher, nie wiem, mi się to kojarzy raczej z formą działalności gangsterskiej tego rządu, ale szanowni państwo, no to jest 100 katastrof. Z dnia na dzień dowiadujemy się o kolejnych katastrofach rządu Donalda Tuska. No to są te przenośnie, jak to się nazwało, więc przenośni nie trzeba spełniać, a według zasady 2 razy obiecać to tak jak raz spełnić, więc oni obiecują, jak słyszymy, no to co się nie udało zrealizować, to będzie kiedyś tam w realizacji, no miało to być każdego dnia przez 100 dni, miało płynąć no, ale tutaj. Pani Leszczyna powiedziała to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość w ministerstwach pozostawiło taki bałagan, że oni biedni teraz muszą to postawić. No, myśmy byli na wielu kontrolach w ministerstwach i my dopiero żeśmy zobaczyli, jaki tam jest bałagan. Ja przypomnę jedną kontrolę w Ministerstwie Kultury. Byliśmy z kontrolą, z panami posłami. Pytaliśmy o umowy, na podstawie której do telewizji wchodziły te firmy ochroniarskie i kancelarie adwokackie. No, pani dyrektor generalny powiedział, oczywiście, no ministrowie mają naradę, więc nie mogą do nas przyjść. Żadnych takich umów nie mamy, bo to odpowiada za to Ministerstwo Aktywów. No, zadzwoniłem do pana ministra Budki, który powiedział, nie, to Sienkiewicz. Absolutnie, tak. No ja mówię, pani dyrektor, no ale wy macie przecież nadzór właścicielski nad mediami i te kancelarie, które tam wkraczały, się powoływały, że mają pełnomocnictwa. No tak. Nie chciały ich pokazać, ale mówili, uwierzcie nam na słowo. To ja mówię, to proszę nam pokazać. Nic takiego nie mamy. Czyli mówię, no to zgłoście do prokuratury, że się podszywali pod was. Więc to jest ta jedna z katastrof, która pokazuje, jak bardzo jest to niekompetentna władza. Tam byliśmy też w innej sprawie takiego budynku zabytkowego
po dawnej fabryce broni w Radomiu, gdzie prezydent miasta Radomia się chwali, że to jest jego priorytet i że sprawa już jest w dobrych rękach. Pytamy, na jakim to jest etapie? No, otrzymaliśmy pismo, w którym ministerstwo mówi, że nie zamierza tego realizować. Więc szanowni państwo, i tu kropkę musimy. No, tak, dobry Artur Standowicz, gwarantem realizacji programu w Radomiu. Naprawdę trzeba zmienić prezydentów z Platformy, bo oni tak samo obiecują, jak i tak Donald Tusk, i tak samo te obietnice realizują. A Marek Suski był naszym gościem. Państwa gościem. Dziękujemy. Mimo wszystko miłego dnia. Miłego dnia, no, jak najbardziej. Pogody pod tym Tuskiem. Pogody tym pod Tuskiem. Psem, bo Tusk po kaszubsku to jest pies. Tak. Ja nawet zostałem ukarany za powiedzenie w ten sposób, że pogoda pod zdechłym Tuskiem. Nawet żartować nie można, nawet nie może się żart kojarzyć z naszym słoneczkiem Peru, bo przecież wiemy, że nie to obrażamy w tym programie Harry Potter. Nikogo. Harry Potter i magiczne. Różdżka. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Wracamy za chwilę.